to w urzędzie gminy, to bal jakiś rocznicowy, bo widzimy tam w tle taki, prawda, krzyż rycerski, jak to zwykle bywa, to podobne do Virtuti 1919-1921 rok. No, w centrum jest szef policji, nie pamiętam nazwiska, jego tam żona i kolejne damy w długich sukniach jakichś jedwabnych. Tu policjant też jest, czyli miejscowa, nazwijmy, inteligencja taka gminna. Nie wiem, czy to wedla, czy nie wedla, ale takie cukierki w kształcie takich grudek jakby miękkiego cukru, ale owocowe. No, konik tam jakiś, taka zabawka w tle, a ja taka mądrala tam z piórem jakimś, panie, przykrzytym. O, tu, panie, stoi werbeć, panie, ile tutaj lat można mieć? Półtora roku, rok, bo właśnie tak mniej więcej. To jest na ulicy takiej wiejskiej w Podorosku, w czapce, prawda, zamyślony, panie, w wełnianych boszach z ciupach, panie. A to tylko, jak potrafiłem usiąść, to ojciec z magnezją taką błyskową, dziecko, szerokie oczy otwarte i buzia również, bo błysk pojawił się szybki magnezji, no i z laleczką tu na pierwszym planie, niedźwiadkiem jakimś na kółkach chyba z prawej strony tutaj jest i jakieś tam zabawki. To też po dorosku już tam w tym przytulnym mieszkaniu. Tutaj znowu tak, to przy wejściu na takim taboryciku chyba było chłodno, bo w takim jestem w dzianku z bucikami, z noskami takimi o kocim wyglądzie. I z czapką, z matką razem, jak widać tutaj płaszcz taki wełniany, jedwabne pończochy przy wejściu chyba do tego domu, gdzie mieszkaliśmy. Stoimy przed domem, który zapewne też był i siedzibą, nazwijmy, akuszerki, gdzie widzimy tu tytuł Heleny Szmigielskiej. Bardzo dużym domu, gdzie był tak organista, właśnie ta akuszerka, i myśmy mieli dwa pokoje duże na czas, kiedy mama była w ciąży i tam się urodziła. To były bardzo dogodne warunki. A ojciec w gminie też miał biuro podań, biuro pisania podań. No tutaj bardzo takie ciekawe zdjęcie, bo była plantacja tytoniu i tutaj ojciec stoi, jakieś robią rachunki razem właśnie z lewej strony. A z prawej Bronic, też z majątku koniuchy pobliskiego. W bardzo ciekawych spodniach galifę, tak jest, panie, podciągane do kolan, panie, skarpety, jak nasza Jagiellonia, paski mają. I tam w białych chustach, bo słońce praży, kobiety tam obrabiają te liście tytoniowe. Tu już widzimy dwór w koniuchach, właśnie tego Bronica. Bronic. Ojciec po środku, po polowaniu, ja to nazywałem udane polowanie. Lisy tu widzimy, trzymają i zające, a po prawej Kazimierz Bronic. I fronton dworu,
z ukosa, tak zdjęcie zostało zrobione, ojciec w skórzance. Jeszcze tą skórzankę wiem, że jak wracaliśmy jako ekspatrianci, bo ja już teraz nie nazywam to repatriacją, tylko ekspatriowaliśmy się. Ojciec, panie, taki w relaksowej, pół siedzącej pozycji przy dużym pniu z myśliwskim trójnożnym takim siodełkiem, no i sztucer oparty, doskonale zrobione zdjęcie. Trzeba się dowiedzieć dla ciekawości, jakie to marki jest ten tego. Galife, spodnie tam, sznurowane buty wysokie, kapeluszu tam. Lubił zdjęcie, prawdopodobnie nawet samowyzwalaczem. Mój ojciec w środku, tutaj w takiej wiatrówce. Jest, tutaj jest ojciec chyba któregoś z tych tu obecnych. No i szef policji podorowskiej. I na jakichś takich właśnie ruinach jakby takich zamkowych, nie wiem. To trudno powiedzieć, ale to jest w okolicy Podorowska. No to jest zdjęcie dziadka, którego kości, nie wiem, gdzie do tej pory się znajdują, kiedy zabrali go w 1939 roku. Sowieci, kiedy brali krupnych pomieszczyków, jak oni nazywali, socjalno opasnych elementów. No. Także może jak lista białoruska będzie wreszcie jakoś dostępna, to dowiemy się, gdzie są ci i ziemianie, i tam. Studiował w Dublanach, to taka była Akademia Rolnicza pod Lwowem. W Dubowie się urodził, to w tym drewnianym poprzednim dworku o 2 kilometry dalej, ale przy posażnej właśnie żonie zaczęto budować w 900 roku, czy tuż przed 900 ten okazalszy taki pałacyk, dwór. Tam już główna siedziba była. 2 kilometry od Skarbca, także to wszystko było tak pieszo, można było przejść Podoro, Skarbiec tak w ciągu godziny. No tak, to wspaniała brzozowa brama, taka wjazdowa, że hej, prawda? I z takimi zwieńczeniami tych słupów, stożkami. A to ładne zdjęcie też. Prawdopodobnie, to może i ja jestem taki malec, jakiś tu sterczy na dole. Zdjęcie wykonane z attyki, chyba tam aż z dachu, bo tam była w Skarbcu, gdzie widać zarys ładny tego trawnika, a w centralnym miejscu bryczka, dwa dorodne konie. No mojego dziadka, ojca potem po dziadku, czyli to już ten rdzenny. Oczywiście zbudowana siedziba została po orzenku z posażną Antoniną Nowicką z Baranowickiego powiatu. Tam duże majątki Nowickich były. I wtedy zbudowano ten dwór murowany, wielopokojowy, z środkową częścią spiętrzoną, tarasem. A co dzisiaj zostało ze Skarbca? No co zostało? Zostały tylko przepastne piwnice, ale już tak zarośnięte, jak w zeszłym roku byłem, że można było przez narośla wpaść. Dosłownie 2,5 metra do 3, tak głębokie kamienne piwnice, bo były tam serowarnie, tam magazyn, prawda, i kuchnia była tak przy ziemiu. No i schody to już tak zarośnięte, że nie ma ich, już niewidoczne są, bo w 70-tych latach to siadałem jeszcze na 3 stopniach tych centralnych schodów.